Dzień dobry, tu Pan Marek gości dzisiaj w serwisie szybkiej obsługi klienta sieci Euromaster. Naszym gościem jest Pan Robert Olejniczak, właściciel serwisu w Markach przy ulicy Okulnej 44. Panie Robercie, skąd pomysł na własny biznes? Dzień dobry. Pomysł na własny biznes urodził się po ponad 18 latach pracy w jednym z największych koncernów foponiarskich, w firmie Michelin, gdzie między innymi zajmowałem się szkoleniami pracowników serwisów oponiarskich. Postanowiłem wykorzystać te doświadczenia w praktyce i zdecydowałem się otworzyć własny serwis. Cytując klasyka, taki mamy klimat, więc dwa razy w roku wymieniamy opony. Proszę powiedzieć naszym widzom, kiedy należy zmienić opony? Opony należy wymieniać wtedy, kiedy średnia dobowa temperatura wzrasta powyżej 7 stopni Celsjusza. Należy opony zimowe wymienić na opony letnie. Użytkowanie opon letnich znacznie poprawia zachowanie samochodu na drodze. Użytkowanie opon zimowych wtedy, kiedy temperatura powietrza jest wysoka, skraca żywotność tych opon oraz niekorzystnie wpływa na zachowanie pojazdu. Panie Robercie, o oponach wie Pan wszystko. Czy jedynym kryterium wyboru serwisu jest cena? Nie ma chyba osoby, która może z czystym sumieniem powiedzieć, że wie wszystko o oponach. Ja również takiej wiedzy nie posiadam, natomiast cena nie może być jedynym kryterium wyboru. Opona jest jedynym łącznikiem pojazdu z ziemią, w związku z tym prawidłowy montaż tej opony, prawidłowe parametry procesu są niezmiernie istotne. Wybierając serwis, musimy zwrócić uwagę na to, jakie usługi są wykonywane. Nie we wszystkich serwisach jest używany chociażby klucz dynamometryczny, aby prawidłowo dokręcić koła do pojazdu. Nie we wszystkich serwisach również jest sprawdzane ciśnienie w kole zapasowym. Wyjeżdżając z takiego serwisu po sezonowej wymianie opon, mamy nieszczęście złapać przysłowiową gumę. Wyciągając koło zapasowe z bagażnika, okazuje się, że jest ono bez ciśnienia. W dobrym serwisie ta czynność powinna być wykonana. Powinno być sprawdzone i wyregulowane ciśnienie zarówno w kołach, które są zamontowane do pojazdu, jak również w kole zapasowym, z którego obyśmy jak najrzadziej korzystali. Oprócz tego ważne jest czyszczenie i miedziowanie piast, tak aby użytkownik na drodze kluczem fabrycznym pojazdu mógł sobie to koło odkręcić i zmienić. Tak jak wspominałem, również w tym celu jest używany klucz dynamometryczny. Jeżeli ten klucz nie będzie używany, jeżeli koła będą dokręcone ze zbyt dużą siłą, może się okazać, że w sytuacji awaryjnej na drodze nie będziemy w stanie odkręcić koła z pojazdu. Pamiętajmy również o prawidłowym doborze ciśnień. Jest to niezmiernie istotne w zależności od tego, w jakich warunkach porusza się samochód. Jeżeli ten samochód porusza się w warunkach miejskich, producenci pojazdów zalecają odpowiednie ciśnienia. Jeżeli samochód porusza się z dużym obciążeniem lub w warunkach autostradowych, z dużymi prędkościami, wtedy te ciśnienia muszą być większe. Możemy również w czasie wymiany opon napompować te koła azotem. Azot zapewnia nam mniejsze zmiany objętości, co za tym idzie, mamy jednakowy komfort niezależnie od temperatury i obciążenia pojazdu. Azot również wydłuża nam żywotność opony. Te wszystkie elementy składowe są bardzo ważne i powinniśmy na to zwracać uwagę. To samo dotyczy wymiany opon na przykład na felgach aluminiowych. Prawidłowe zabezpieczenie tych felg przed uszkodzeniem, osłony na maszynach, prawidłowe narzędzia, które umożliwiają nam dobry montaż tej opony, są niezmiernie istotne. I na to w naszym serwisie zwracamy uwagę. Przed nami sezon wyjazdów. Co należy skontrolować w naszym samochodzie przed podróżą? W naszym samochodzie przed podróżą powinniśmy skontrolować wszystkie elementy, które wpływają na bezpieczeństwo. Jest to niezmiernie istotne, abyśmy bezpiecznie wyjechali i bezpiecznie wrócili. W serwisie przy okazji chociażby sezonowej wymiany opon kontrolujemy najważniejsze elementy pojazdu. Jest wypełniana specjalna karta, gdzie oceniamy stan oświetlenia,
stan klocków hamulcowych, luzy, kontrolujemy stan oleju, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, sprawdzamy wszystkie elementy, które mogą wpłynąć na potencjalną awarię. Po skończonej wizycie nasz klient otrzymuje kopię takiego dokumentu i są zanotowane wszelkie uwagi, które wynaleźliśmy w samochodzie. To pozwala na to, żeby pewne rzeczy wyeliminować od razu w czasie wizyty lub zaplanować taką wizytę przed wyjazdem. Najważniejsza dla nas jest świadomość klienta o tym, że jego auto ma pewne usterki lub ich nie posiada i można bezpiecznie tym samochodem się poruszać. Przy demontażu opony niezmiernie istotna jest pozycja zaworu. Zawór musi być odsunięty od zbijaka, ponieważ coraz więcej samochodów, które porusza się po naszych drogach, są wyposażone w czujniki ciśnień. W momencie nieprawidłowego ułożenia zaworu przy odbijaniu stopek istnieje ryzyko uszkodzenia tego czujnika. Cena takiego czujnika jest dosyć duża, a użytkownik traci jedną z właściwości kontroli bezpieczeństwa, czyli kontroli ciśnienia w kołach, które są zamontowane na pojeździe. Pamiętajmy również o wymianie zaworów. Zawór jest niezmiernie istotnym elementem, który wpływa na utrzymanie ciśnienia w kole. Zawory są narażone na działanie soli, na działanie temperatury. W związku z tym zaleca się wymianę tych zaworów przynajmniej raz do roku. Aby opona prawidłowo osadziła się na obręczy, niezbędne jest przepompowanie do wartości 3,5 bara. Dopiero prawidłowo napompowane i wyważone koło możemy zamontować do pojazdu, tak aby użytkownik komfortowo poruszał się po naszych drogach. Zapraszamy wszystkich właścicieli pojazdów na bezpłatny przegląd 11 punktów biorących aktywny udział w bezpieczeństwie do serwisu Euromaster Rogum przy ulicy Okulnej 44 w Markach.